Hiszpanie konstruują ręczne działo. W połowie drugiego tysiąclecia naszej ery, na polach bitew Europy, prym wiodła szarżująca ciężka jazda oraz dominowała romantyczna koncepcja honorowych starć rycerzy zakutych w zbroje. Wkrótce jednak pojawił się wynalazek, który całkowicie odmienił oblicze wojny. Nosił on nazwę Heckenbusche albo Arkebus, która zapewne wywodziła się od holenderskiego słowa hakbus, hakownica. W owym czasie wystrzeliwanie pocisków przy wykorzystaniu prochu nie było już nowością. Dość dobrze znane były armaty, które pojawiły się na początku XIV wieku. Ich uzupełnienie stanowiły mniejsze ręczne działa, czyli małe armatki mocowane na żerdziach lub na korpusie kuszy. Strzelano z nich, podpalając proch w zamku. Nowa ręczna broń palna okazała się znacznie wygodniejsza, a przez to skuteczniejsza. Wynalazku arkebuza nie można przypisać jednej osobie, choć zapewne wywodzi się on z Hiszpanii. Zastosowano w nim zamek kołowy z wolno palącym się lontem na jednym z końców, co pozwalało strzelcowi celować oburącz i oddawać strzał po prostu poprzez pociągnięcie rączki zamka, tak żeby ogień dotarł do prochu i broń wypaliła. Mechanizm ten był prekursorem prawdziwego zamka, powszechnie stosowanego w nowoczesnej broni. Uwolnienie obu rąk strzelca pozwalało na oddanie dużo bardziej precyzyjnego strzału niż do tej pory. Pomimo tej przewagi, arkebus w porównaniu z łukiem czy kuszą cechował się bardzo niską celnością. Popularność zyskał zapewne dlatego, że jego obsługa była stosunkowo prosta. Łucznik musiał się uczyć latami i dysponować znaczną siłą fizyczną, by napinać łuk. Natomiast z arkebuza mógł strzelać prawie każdy.